samo się wcisnęło, zobacz. I się już nagrywa. Będzie, że blado wyglądamy. Myśmy z nory wypełzli po tej zimie, nie? Ale cóż, ptaszki ćwierkają, w ostatnim filmie podkładałem, a tu patrz. Natura. Zaraz wypłoszymy wszystkie, nie? Albo ja swój odkurzacz. Taki plan. I wtedy będzie od razu inaczej. Cisza, spokój, ptaszki, natura. Ogólnie właśnie mam zamiar poużywać trochę tego odkurzacza, czy w sumie 35. Bo to muszę sprawdzić. Znaczy, wiem jak to działa. Działa. Wiesz co to są filtry? Tak, ale chciałbym zrobić coś cinematic i zobaczyć, czy nie zgubię latając, to... Czy te magnesy wytrzymają to wszystko? Tak. Dlatego założysz to na 3,5 cala, a nie na 5. Tak. Małe kroczki. Bo na piątkę to bez sensu. Zebraliśmy się dzisiaj tutaj, w tym zacnym gronie, bo są dwa bardzo fajne tematy do poruszenia. Pierwszy to będzie GoPro, a drugi to będzie system DJI FPV. Ale to po logotypie. Słyszałeś może o czymś takim jak GoPro Hero Bones? Wiesz, no mówiłem ci na początku roku, że będą cztery GoPro nowe w tym roku i jedna z nich miała być kamerą FPV, natomiast spodziewałem się Session, a nie dziesiątki Naked. Naked. Tylko zobaczyłem to na początku, to było o! Ekstra, ekstra, ekstra! Chcę! A za chwilę? Tylko w Stanach. Może nie. Potem znowu chcę, a potem... Kurde... Masa sprzeczności jest z tą kamerą. Bo ustalmy fakty. Hero 10 to świetna kamera. Tak. 95% materiałów FPV, na których ludzie zarabiają, wiem to z rozmów z kilkoma pilotami, którzy zarabiają, zarabiają na GoPro. 8, 9, 10 nie ma znaczenia. Nie Zikamy, nie Redy Komodo, nie żadne Kanony. Te wszystkie, tak, liftery to jest fajnie mieć, żeby pokazać, że mogę, ale weź GoPro i dać GoPro. Także GoProsy zarabiają dla ludzi pieniądze i sama idea Naked GoPro to jest już stara jak FPV, można powiedzieć. No, ale ludzie to wymyślili, taka jest prawda. W tej chwili podłapał to producent po prostu i doszedł do wniosku, hola hola, dlaczego ja tu nie zarabiam pieniędzy, no? Jakie są plusy kupienia kamery Naked od producenta? Po pierwsze gwarancja, jakakolwiek, bo nawet GPRC, które samo rozbierało istniejące ósemki, dawało tylko i wyłącznie 72 godziny gwarancji. Masz pudełko, na którym jest napisane gwarancja 3 dni. Jak ja jako dystrybutor tego w Polsce, sprzedawca, mam powiedzieć klientowi, no to gwarancja, start. Dlatego GoPro 10, masz wymianę. Tak, można sobie podpiąć pod konto i wymieniać. I to jest świetne. W końcu kupisz GoPro. Ja nie, no bo nie mieszkam w Stanach. Może to, bo właśnie, plusem jest to, że jest to od producenta, plusem jest to, że będą działały wymiany. Płatna jest każda wymiana, koszt w zależności od tego, który model kamery. Tak to wygląda na papierze, nigdy w życiu nie korzystałem, nie wiem. Kilku znajomych korzystało i często zdarzało się, że im te płatności po prostu anulowali, że ktoś dostał płatność na kilka dolarów, dosłownie, 3 dolary, 5 dolarów. No to wszystko zależy, czy wiesz, no może, wiesz, zalanie, czy cokolwiek innego, no to jeżeli nie ma uszkodzeń mechanicznych, to może to podchodziło pod jakieś tam gwarancje jeszcze, no nie? Nie, to było wszystko kamery z dronów. Zalanie Dobra. Jest ich najmniejszym problemem. Dobra. W każdym okay. razie kupujesz kamerę u producenta, masz gwarancję jako taką, pierwszą, masz subskrypcję od GoPro, czy jak ją zapłacisz oczywiście, możesz sobie ją wymienić płatnie dwa razy w ciągu roku. Do tego dodają Real Steady 2. Sprawdzałem Real Steady 2. Działa równie dobrze jak Real Steady 1, tylko że dużo szybciej. Dużo szybciej. O rany, jak ja się męczę z Real Steady 1 teraz. No już nie używasz Real Steady 1. No już nie muszę, tak. To jest szybsze niż Giroflow, które już było szybkie. To jest ciekawe to, że Giroflow w tej chwili może coś tam podkręcać. Powoli, do przodu. Skoro ci zrobili, to czemu my też nie możemy, to jest nie? takie paluszkiem... Tak, tak. Podrzemerka. Spokojnie. Natomiast no Giroflow w gratisie, oczywiście nie płacą... Giroflow, tylko Real Steady. Real Steady z GoPro tym do dronów FPV w cenie. Czy potrzebujesz tego? Czy każdy tego potrzebuje? Czy każdy będzie tego chciał? Część osób znajdzie się, która ci powie, ja tego nie chcę, chcę taniej kamerę. Nie. Moim zdaniem nie.
te wszystkie firmy typu DJI, typu GoPro, to nie jest tak, że tam siedzi gość mówi, a wiesz co, mam pomysł, dorzućmy Giroflow, czy tam Steady. Tam jest grupa ludzi, którzy określają plan, biorą wszystkie za i przeciw, robią jakieś badania rynku i określili, że 92% będzie zadowolona z Steady, że dostanie w tej cenie, 8% nigdy nie kupi. Tabelka proste, pros, cons, no to te 8%. Ja myślę, że oni mają dużo więcej danych typu e-maile, wystarczy, że tak, masz e-mail z subskrypcją, e-mail z Real Steady i trzecia rzecz, ilość wymian tych kamer. I łączysz te trzy fakty. Ale no to wiesz, to w każdym razie zbierałem te dane i ta decyzja o dołożeniu Real Steady do pakietu była na pewno przemyślana. No skalkulowana biznesowo, co tu dużo mówić. Dziwne, że jeszcze nie dorzucili subskrypcji obowiązkowej, ale może poczekajmy. No, w sumie trochę dorzucili, bo cena tej kamery 3,49, jeśli już masz subskrypcję, no. 3,99, jeśli dopiero kupujesz subskrypcję i chyba 5,49, jeśli nie masz subskrypcji. No to wiadomo, że się nie opłaca. Znajdź wariata, który kupi bez subskrypcji. Ale ta kamera ma też minusy. Pierwszy jest taki, że jest, właśnie podaliśmy go przed chwilą, cena. Jak się budowało samodzielnie Naked 8, 9, 10, to kupowałeś już zgruzowaną kamerę po to, żeby była tańsza i wkładać obudowę i działałaś. Dostępna jest tylko w Stanach obecnie, przynajmniej obecnie. Może będzie tak jak z Carem Autela, że kupisz się gdzie chcesz, ale sama ta opieka będzie dostępna tylko w Stanach. Tego jeszcze niestety nie wiemy. Na razie na stronie GoPro nie da się tego kupić i zamówić do Polski. Wpisując adres do wysyłki ci powiedzą no sorry, natomiast not available in your country. Tak, przełączając się na Stany, może jest pokazana na stronie głównej. No nie sprawdzałem też. I trzeci minus tej kamery to jej waga, ponieważ ona waży 54 gramy plus osłonka na obiektyw, czyli około 60 gramów. A wiesz co jeszcze waży około 60 gramów? Myślę, że Action 2. Właśnie Action 2. Gdzie Action 2 wygląda na dużo bardziej odporną. Wytrzymałą, wodoodporną przede wszystkim kamerę. Z własnym zasilaniem. Z ekranikiem. A Bones to jest właśnie czwarty minus, nie ma ekraniku. Myślałem, że ten na baterii jeszcze minus, ale ona nie ma baterii. I dostajesz kamerę, która faktycznie pewnie będzie dużo bardziej wytrzymała niż te Naked GoProsy budowane samodzielnie. Z Real Steady przede wszystkim, dajmy sobie to wprost do powiedzenia, bo dalej Action 2 nie jesteśmy w stanie stabilizować w żadnym programie. Tak, ja całkowicie mam to gdzieś, bo mi się podoba ta stabilizacja tutaj. Mimo tych przeskoków sporadycznych, wciąż jest rewelacyjna. A tutaj w tej samej wadze masz ekran i baterię. No tam masz miejsce na kartę pamięci, tu masz pamięć wbudowaną, to są te... No to są te niuanse, natomiast wiesz, tej plusy... pamięci tu masz na tyle, że wystarczająco jesteś w stanie sobie wylatać 4-5 pakietów nagrając w 4K. No masa takich sprzecznych emocji. Niby fajnie, ale nie do końca. Gdyby ona kosztowała 1200 zł, eBay, 3 sztuki proszę, i tyle. Latasz, zgruzujesz, podpinasz następną i tak jak w ATV, nie? Po prostu, latasz drugą. W tym momencie mam dwie GoPro 8 Nakedy. Z którymi się boisz latać? Nie. Już nie? Nie. No zrobiłem z te osłonki przecież, nie? Ta osłonka tam 10 gramów ważyła z TPU, mięciutka. I przyjmuję ciężki wpierdol po prostu za każdym razem, kiedy zahaczę o coś. Ale moja ważąca pół tej wagi, czyli 30 gramów GoPro 8, ma ekran z przodu. Się jestem w stanie z nią komunikować, po prostu patrząc na nią. Mówiąc do niej. A głosowo chyba też. No nie. A nie, bo ona ma taka, że musimy odpalić i startować jak najszybciej. Dobra. Nie, przede gadać. Wszystkim tam jest wyjęty mikrofon. To z tą możesz. Na migi trzeba by. Z tą możesz, słuchaj. Stop recording. Nie. Dartowałem. Kupiłbyś sobie GoPro 8 Bones? Nie. A ja tak. Ale ja teraz jestem GoPro 10 Bones. No to mówię przecież, nie? Kupiłbyś sobie GoPro 10 Bones? Nie. A ja bym sobie kupił. Ja z prostego powodu nie. Po pierwsze, chcę sobie kupić 5 cali, na których będę latał ze zwykłą dziesiątką. Tutaj, że ci wejdę w słowo, też wczoraj widziałem test, no bo my gadamy o kamerze, której nie mieliśmy w rękach. Chociaż to sobie wkleję. O, nie ruszamy ręką. O, kamera. Obrócę. O, tak z tyłu wygląda. Widzę, że sobie utrudniasz strasznie ten dzień. Nie. To będzie po prostu bardzo kiepskie CGI. Nawet nie wytnę białego tła z JPEG-a, zobaczysz. Widziałem materiał, gdzie na 3,5-calowym dronie jest krótka piłka. 5 minut z pełnym GoPro, 7,5 minuty z Bones. Tylko wiesz, no dlatego ja
nie potrzebuję tej kamery, bo mam Action 2, która po pierwsze kosztuje mniej, po drugie sam Care kosztuje do niej mniej i po trzecie wymiana w ramach tego Care kosztuje drobne, dużo mniej tak. niż w przypadku GoPro. GoPro 10 wymiana to jest 100 dolców od strzała. No mówię ci, chłopaki wymieniali to za free. Nie wiem, co oni nakłamali na tych infolinach. No, nieważne, no tak jak ci mówię, normalnie cennikowo to jest bodajże 100 i tyle w temacie, no to płacisz 400. Wymieniając to coś na podstawie Kera, 80 zł? Czy 90 zł? O czym my mówimy? Co my tu porównujemy w ogóle? Jakość obrazka, no będzie to samo co w 10. To już patrzyliśmy. To versus 10 nie ma sensu. Stabilizacja, jedynie Real Steady, Giro Flow, które mam nadzieję, że wejdzie w końcu do Action 2 i to już będzie wystarczające dla mnie ze wszystkim. Czyli nie kupiłbyś. Nie. No to przejdźmy płynnie do tematu numer 2, który jest, moim zdaniem, ciekawszy. I też będziemy spekulować, też będziemy mówić o rzeczach, których nie mieliśmy w ręku, nie po to ten program. Ponownie moim źródłem jest Joshua, który w swoim ostatnim live'ie stwierdził, że jego źródło poinformowało go, iż DJI ma zaawansowane prace nad goglami FPV wersją trzecią. I równocześnie wyciekła korespondencja wewnętrzna między dystrybutorem a producentem, że skończy się możliwość zamawiania Air Unitów oraz Visty. Łącząc kropki, składa się w taką tezę, że możemy spodziewać się nowego Air Unita i nowej Visty. Nowych VTX-ów. Nowych kontrolerów. No właśnie, o to chciałem Cię zapytać zaraz. Możemy spodziewać się nowych VTX-ów od DJI. I teraz informacja, która jest jedna praktycznie pewna, że gogle DJI V3 nie będą kompatybilne z obecnym Air Unitem i nie będą kompatybilne z obecną Vistą. Czy to jest minus? O tym wybacz ten przydługi wstęp. Zapytam Cię zaraz. To, że gogle nowe nie będą kompatybilne ze starymi Vistami, to nie to rybka. Pytanie, czy stare gogle będą kompatybilne z nowym systemem. I jeszcze dokończę pytanie. Dlaczego? Bo posiadając tak ogromny udział na rynku, nie wyobrażam sobie, że nagle mordują Vista i Air Unit i w zamian nie puszczają rzeczy, która jest kompatybilna z tymi, może nie milionami, ale dziesiątkami, jak nie setkami tysięcy ludzi, którzy używają tego sprzętu. Mogę Ci odpowiedzieć to w jeden bardzo prosty powód, dlaczego to, tak zrobią. To po prostu DJI. Bo mogą. Mogą wszystko. Jeżeli chcą uśmiercić stare systemy, to oni to zrobią. Jeżeli chcą, żebyś swoje gogle używał tylko i wyłącznie ze starym systemem, to oni Ci pokażą, że przejście na V3 i latanie tylko na tej wersji V3 z nowymi Vistami, to będzie takie wow. I że dojdziesz do wniosku, że to naprawdę, że tego nie ma sensu już używać. Oni to zrobią w taki sposób. Ja sobie tego nie wyobrażam i nie powiem, że dałbym sobie rękę uciąć, bo nie, ale mocno się zdziwię, jeśli V3, nazwijmy to system V3, będzie całkowicie spójny, zamknięty i niekompatybilny z niczym z V2. To, że gogle 3 nie będą kompatybilne z tymi dajnikami, rozumiem. Może być jakaś różnica technologiczna, ale... To jest ta sama częstotliwość. Myślę, że tutaj... Chip shortage, pamiętaj. To może być na przykład $100 różnicy w cenie. To może być między innymi, dlaczego powstaje nowy Phantom 4 SE, a nie Phantom 5. O tym nie mówiliśmy. To tyle Wam wystarczy. Pogooglacie sobie, nie? Posiadając stare gogle, chciałbym móc korzystać w ograniczony sposób z nowych nadajników. Ja rozumiem, że to później byłby... Patrz, jak ta głupka teraz. Przemek, powiem Ci, jak to będzie wyglądało. Będzie tak, DJI wypuściło gogle V3. I co będzie? Kupuję. Tak, ja to wiem, że to kupię. To jest... Dlaczego Ty dywagujesz na taki temat? Dywaguję, ponieważ... Jest grono użytkowników, ja wiem, o co Ci chodzi. Jest grono użytkowników, którzy się nad tym będą zastanawiać, ale nie wiemy tego. Nie. Myślę, że o czymś zupełnie innym. Wypuszczając linię V3 i całkowicie uśmiercając z dnia na dzień linię V2, czy ja teraz powinienem zamówić 200 Vist i Air Unitów i czekać? Pod tym kątem myślisz. Bo one będą warte dwa razy więcej za chwilę? No bo tak, no faktycznie jest dwa razy więcej użytkowników. Jakie 10, 50, 100 razy 100%. Więcej? 100%. I teraz, jeśli nagle się okaże, że nowe VTX będą niekompatybilne ze starymi goglami, to ci ludzie zostają tylko i wyłącznie z możliwością... Ci ludzie, my!
Albo używki, albo to, co właśnie jakiś przemysł schował pod ladą. Schował pod ladą i się zatrzymał na później. Ja rozumiem, niekompatybilne, ale tak jak sobie obecnie są smart controller i RC Pro i ten jest niekompatybilny z tym, ten niekompatybilny z drugim, ale oba równocześnie istnieją. Jak teraz nagle wycofają z oferty wszystkie VTX-y działające ze starymi goglami, to jest bardzo podłe. I jak nie mieli konkurencji, to są mogli takie cuda robić. Ale kiedy się pojawia takie HD0, które takiego numeru nie wytnie, nie ma opcji, nie ma szans. Na pewno. To jest rynek FPV, to jest trochę inna działaczka, nie? Wytną na pewno, będą zmiany, będą nowe gogle, nowy kontroler. Ja mówię najbardziej szczerze mówiąc, czekam na nowy kontroler, jeżeli się pojawi. Malutki. Pojawi się malutki. Tango Style. Tango Style będzie, ale nie będzie to ten sam, który jest w obecnym DJI FPV. Z prostego powodu nie mają nawet śrubek do nich. Dostałem dwie używane śrubki. Zapytaliśmy się, czy mogą być używane, bo nie mają nowych. Co za tym idzie, odpowiedź jest prosta, po prostu przestali produkować. Nie będzie tych kontrolerów. Nie będzie tych kontrolerów. Czyli rok czasu zabili kontroler, dziękuję. Następny. No szkoda, bo fajny był. Ale widziałem ostatnio bardzo fajny komentarz czyjś. Ktoś wystawił taki kontroler za 400, ktoś mu powiedział, haha, możesz go sprzedać za 180, bo się fajnie na nim lata na symulatorze. Tańszy niż Light Radio. Za 180. Czujesz? Jocie. I to jest porządny kontroler, porządnie wykonany. Jest bardzo dobrze wykonany. Do symulatora? A zaglądaj do środka, czy nie? Nie. Ale nie powiedziałeś mi, co myślisz. Powiedziałeś w sumie, że się mylę. Powiedziałem ci, że myślę, że i tak kupię. I ja kupię, i ty kupisz. I pewnie z 30% osób, które to oglądają. Wiesz, co mi jest potrzebne, jak to mówią bardzo brzydko, jak kurwy dziecko? Czwarte gogle w torbie. DJI V1. Próbować kiedyś wszystkie naraz ubrać? Analog. Tak sobie zdjęcie zrobić? HD0. I teraz jeszcze dołożę do tego DJI V3. Ale analoga już przestałeś nosić, bo masz tą dokładkę. Tak, ale nie lubię tej dokładki. Jednak co analog, to analog. Wyobraź sobie, że w tej chwili DJI wypuszcza gogle analogowe. No, to jeszcze bardziej popłynąłeś chyba niż ja z tym kompatybilnością. Mojemu jakikolwiek sens marketingowy. Dobra, dwa w jednym wypuszcza gogle. V3 Plus. O! O! No dobra, ale tak dywagując na temat gogli. Czego ci brakuje w V2? Niczego. Wyjścia HDMI. Tak. Jedna rzecz. No, mi nie brakuje, ale rozumiem, że są ludzie, którym może brakować. No, to jest tyle. Wygląd, bateria wbudowana w gogle. Może bateria wbudowana w gogle. Wszyscy twierdzą, że powinny być mniejsze. Ale nie da się upchnąć technologii w mniejsze gogle. Co się nie da? Powiedz to inżynierom, którzy, wiesz, 486 procesor wybudowali. Nie da się tego zrobić mniejszego. Ale one są... Nie wiem, mi nie ciążą, o tak to określę. Mi też nie przeszkadzają, ale wiele osób twierdzi, że no co, fatszarki takie... To fatszarki. A to jest, wiesz, footprint dwa razy mniejszy. No. Dobra, kończmy to, bo kto to będzie kleił. Po prostu chyba się coś tutaj przepalamy. A to mówiłem ci, jesteśmy bladzi, jak nie wiem co. Filtr nałoży. Nagrywamy pewnie ostatni raz w tym miejscu, bo za chwilę przyjdą komary. No. To jest pierwszy i ostatni raz w tym miejscu. Myślę, że no chyba, że teraz złapiemy tego komara matkę i... Szmatu. I takie, wiesz. Albo nie, takie wtedy... Cierp! Karol Chodyna. Przemysław Kuciński, RXLOS. On wynajmuje, ja sprzedaję. Linki w opisie. Nara. Nikt, ale to nikt nie zgadnie. Z czego zrobiłeś zdjęcia? Tak. Nie ma szans. Ale to tylko świadczy o tym. Ale ja wiedziałem, że R2 jest tylko i wyłącznie dlatego, że go wczoraj pakowałeś. Byłem przy pakowaniu. Ale tego Sparka bym strzelił od razu. Tylko nie wiedziałem, że go spakowałeś. Dlatego się zastanawiam, czy wziąłeś tego Fimi jeszcze? Czy już go odesłałeś? Wiesz, że oszukujesz w ten sposób.